RS News, Tomek Ćwik, witajcie, zapraszam na najnowsze informacje. Fundamenty przedwojennych kamienic na szczecińskim Starym Mieście odkryte znaleźli archeolodzy podczas prac przygotowawczych pod budowę nowego hotelu. Na Starówce widać teraz pozostałości po trzech kamienicach, najprawdopodobniej pochodzą z XVII wieku. Zostały zniszczone przez alianckie naloty podczas II wojny światowej. Przy ulicy Panieńskiej do niedawna stał hotel Arkona. Za kilka lat na jego miejscu ma powstać nowy. Teraz trochę, ale tylko trochę nowsza historia. Rozpoczęła się akcja wydobycia XIX-wiecznego wraku łodzi z Międzywodzia, który dwa miesiące temu Bałtyk wyrzucił na brzeg plaży. W środę od rana nad odkopaniem łodzi pracowało 20 osób i ciężki sprzęt. Według wstępnych szacunków łódź ma niemal 30 metrów długości. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, we czwartek wrak zostanie przetransportowany na teren mariny w Kamieniu Pomorskim. Tam będzie można go oglądać w całej okazałości. Brak światła w domach, ciepłej wody w kranach, niejeżdżące tramwaje. Chyba każdy mieszkaniec Szczecina pamięta blackout z kwietnia 2008 roku. Doszło wtedy do awarii sieci energetycznej, ale ta ma się już nigdy nie powtórzyć. Spółka Enea Operator uruchomiła dziś cztery główne punkty zasilania nowej sieci energetycznej. Inwestycja kosztowała ponad 30 milionów złotych, ale ma uniemożliwić blackout. To nie jest tylko proste odtwarzanie sieci. Nie odtwarzamy jednej linii na drugą. Stwarzamy układy zasilania zupełnie odmienne od tych, które były w historii, które mają nas zabezpieczyć przed taką sytuacją. Jednocześnie Enea buduje energetyczne obejście Szczecina, które ma zapobiec przerwom w dostawach prądu. Ma być gotowe za 3 lata. Były propozycje nazwania ulic imieniem Kubusia Puchatka, posła albo zapaśnika, ale ostatecznie mieszkańcy Białogardu wybrali króla i kardynała. Tak zakończyło się głosowanie nad nowymi nazwami ulic, których nazwy dziś kojarzą się z komunizmem. Ulicę Dąbrowszczaków ma zastąpić ulica kardynała Stefana Wyszyńskiego, a ulicę Jana Patrycego ulica Kazimierza Jagiellończyka. Białogardzianie głosowali przez miesiąc na stronie internetowej, mailowo i osobiście w urzędzie. Ostateczna decyzja należy do miejskich radnych. Zmianę nazw ulic, placów czy mostów kojarzących się z komunizmem nakazuje ustawa. Nie ma toalet i leków, a ludzie uciekają przed ostrzałem. Tak wygląda sytuacja w syryjskim Aleppo w ostatnich dniach. Mówił o niej w rozmowie z Radiem Szczecin Paweł Krzysiek z Czerwonego Krzyża. Szczecinianin, przebywający od ponad 3 lat w Syrii. Od końcówki listopada w Aleppo trwa ofensywa sił rządowych. Chcą zdobyć wschodnie regiony miasta, nad którymi kontrolę ma opozycja. Cała rozmowa z Pawłem Krzyśkiem, a także dyskusja ekspertów o wojnie domowej w Syrii już dziś w programie Radio Szczecin na wieczór po 20:00 i oczywiście na radioszczecin.pl. W czwartek temperatura pozytywnie nas zaskoczy, od 7 do 9 stopni, o tej porze roku rzadko się zdarza. Niestety brak słońca, słaby deszcz i spadające ciśnienie wpłyną na nasze samopoczucie. Za to noc z dodatnimi temperaturami ułatwi nam skrobanie szybko poranku. To wszystko teraz, ale zostańcie z nami w sieci. Do zobaczenia w kolejnym RS News. Na dobry koniec dnia Radio Szczecin na wieczór. Cheese.